Moim Państwa gościem jest Adam Leda, prezes Browaru Zamkowego Cieszyn. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezes, właściciel, no od niedawna, bo to wszystko się podziało końcem zeszłego roku. I zanim będziemy mówić o browarze, tym cieszyńskim browarze, to tak poproszę słów kilka takich wprowadzających. Kim jest właściciel cieszyńskiego browaru? No tak w sumie powiedziałeś wszystko, co jest do powiedzenia. Kieruję tym browarem od 18 grudnia, czyli od dnia, w którym moja rodzina i przyjaciele z Poznania, którzy są naszym wspólnikiem w tym biznesie, przejęliśmy ten browar no w takich dość trudnych warunkach. Nie planowaliście tego? To w ogóle nie było. Ani nigdy mnie to nie interesowało. Jednak nawet powiem szczerze, chociaż oczywiście produkty browaru znałem, ale nigdy nie miałem tu okazji być wcześniej. Tyle tylko, że latem zeszłego roku, w lipcu, kupiłem browar taki restauracyjny tutaj w Cieszynie. I w dniu 24 września rozbieraliśmy ten browar. Pomagał mi to robić właściciel browaru Ale Browar. Pozdrawiam Michała, jak gdyby nas oglądał. I w tym samym dniu gruchnęła ta wiadomość o tym, że decyzja zarządu Grupy Żywiec jest taka, że browar ma być zamknięty. Więc to nie był nawet komunikat typu chcemy się tego pozbyć, tylko po prostu zamykamy. No to tak powiedziałbym zero-jedynkowo i to trudno mi to dzisiaj nawet nazwać, bo nawet dla mnie, mimo że ja nie byłem emocjonalnie związany z tym browarem, bo nie byłem ani fanem Brackiego, jak pewnie wiecie, nie pochodzę stąd, mieszkam tu 20 kilka lat, ale Stella nie jestem. Więc wykonałem parę telefonów do moich przyjaciół z Cieszyna i okolic i mówię, panowie, weźcie się do roboty, nie? Bo jak wam zamkną taką perłę, to jest po zawodach. Nie? Nie planowałem w ogóle nawet oferty składać, ale mówię, pójdę, zobaczę. I udało się. I to był błąd. Wy, ludzie Stella, wy nie umiecie podejść do tego w sposób zdystansowany, bo jesteście emocjonalnie zaangażowani. Ale gdybyście mieli okazję, tak jak ja, pierwszy raz wejść na Wzgórze Zamkowe w moim wieku, no to jest jak grom z jasnego nieba. To jest miejsce absolutnie magiczne i ono oddziałuje na ludzi. I fakt, że taki browar jak ten, w którym siedzimy, od 175 lat, tutaj codziennie ktoś przychodzi do pracy, no to jest coś niebywałego po prostu. Z czym się musiałeś zderzyć tak na dzień dobry? Co cię zaskoczyło, wchodząc tutaj, już poznając to miejsce tak od środka, nie z zewnątrz? Niesłychana życzliwość. Nie? To jest coś, co to chyba bym jednym zdaniem podsumował. Życzliwość z każdej strony. To jest rzadkie w dzisiejszych czasach. Nie? Bo i mam bardzo dużo sympatii ze strony władz miasta i powiatu, od strony ludzi, którzy się fascynują i pasjonują historią Cieszyna. Bo wiemy przecież, że ten browar to jest po prostu immanentną cechą dziedzictwa tego. To przecież bogata historia tego miejsca. Co w związku z tym? Czy udźwigniesz ten bagaż? Jaki masz pomysł na tą historię? Jedno jest pewne, tak? Nie jest to miejsce, które jest takim w klasycznym rozumieniu browarem. Pierwsza z brzegu kwestia to jest lokalizacja. Nie? Ten browar zajmuje połowę Wzgórza Zamkowego. Nie? O niebywałej wprost historii. Tak? Jak pewnie część przynajmniej, albo niektórzy, albo może wszyscy wiedzą, zamek, który tutaj był, czyli zamek średniowieczny, zamek książąt cieszyńskich, został zniszczony w wyniku działań wojny stuletniej i był zajęty przez Szwedów, czyli daleko przyspacerowali sobie tutaj i był w kompletnej ruinie. I dopiero Habsburgowie, zamiast odbudowywać go, zdecydowali się coś z tym zrobić, więc trzeba nam wiedzieć, że kamień z tego zamku o takiej niebywałej historii posłużył Habsburgom do zbudowania tego browaru. No to też, jak będę powiedzieć, jeśli wiesz o tym, że budynek jest zrobiony i te mury otaczające z kamienia, którego ktoś blisko 1000 lat temu wziął do ręki, jakimś młotkiem obstukiwał
i poskładał to do kupy i to stoi, no to też robi wrażenie, nie? Jak no właśnie. Na mnie na pewno. I to jest ta odpowiedzialność, tak? Było 1000 powodów, dla których ten browar powinien przestać istnieć, albo przynajmniej zostać zamkniętym chociaż na chwilę. I to jest wystarczająca rekomendacja. Będziemy to archiwizować. Mamy w tej chwili taki fajny zespół ludzi, którzy jest zakochany w tym miejscu. Będziemy robić wywiady z ludźmi, którzy jeszcze pamiętają rzeczy, których nikt nigdy nie opisał. Będziemy to nagrywać, będziemy opowiadać, bo z żalem muszę stwierdzić, ale tutaj jakichś artefaktów związanych z historią tego miejsca nie ma. Jest niewiele. Zostało wywiezione, większość eksponatów, które się dało zabrać, zostało wywiezione do żywca, a tutaj nie ma nic. Kompletnie nic, więc ale to trzeba wszystko... Ale tutaj stałe wystawy, z tego co wiem? To znaczy, to jest bardziej złożone, ponieważ browar jest wpisany na listę szlaku zabytków przemysłowych i sam fakt oglądania na żywo, jak to działa, na bazie starej technologii, starych urządzeń, to mamy taki młyn, który ma pewnie ze 170 lat, działa nadal. Piękne zresztą urządzenie i to chyba, cała atrakcja to jest z jednej strony poznawanie tego miejsca, a z drugiej strony tego procesu starego, jak to wyglądało, bo nie mamy tutaj za wiele nowych urządzeń z wyjątkiem logistyki, czyli butelkowanie, etykieciarki i tak dalej, no to są nowoczesne urządzenia, ale te wszystkie odważenia poprzez fermentację do leżakowania to są naprawdę bardzo stare pozycje, nie? I którymi trzeba się umieć posługiwać, bo mamy tutaj ludzi, którzy pracują grubo ponad 30 lat. I to też są chodzące historie. Byłbym obłudnikiem, gdybym powiedział, że ja wiem, jak się waży piwo, bo ja nie mam pojęcia, jak się to robi. I ja to zostawiam tym ludziom, którzy to umieją robić. Dominik Szczodry jest od ponad chyba 10 lat głównym piwowarem i ma w zespole ludzi, którzy robią to od dziecka, nie? To co ja mam tutaj im się wtrącać? Ja uważam, że to miejsce ma taki potencjał bycia taką mekką kulturalną, która będzie skraplać tutaj wszystkie inicjatywy, bo ja mam więcej spotkań dotyczących tego, co możemy tutaj zrobić, panie Adamie, niż jakie piwo ważymy, nie? No to właśnie, no. Panie Adamie, co możecie tutaj zrobić? Co Wszystko. Możecie zaoferować? Wszystko. Na pewno w tej chwili pracujemy nad kontentem nowego muzeum, które... Bo oczywiście ten szlak przemysłowy, stary, industrialny, on pozostanie. Dalej będzie można tutaj wejść, chociaż będziemy to robić nieco ostrożniej, bo fermentacja w kadziach otwartych to jest bardzo odpowiedzialna historia, nie? Tam bardzo niedobrze byłoby, gdyby te drożdże między sobą się jakoś podróżowały i to jest to pewne ryzyko i tutaj chyba tą część jakąś będziemy musieli specjalnie zabezpieczyć. Ale próbujemy też znaleźć ślady starych, bardzo starych drożdży, bakterii, które tutaj są w wielu zakamerkach, w piwnicach i tak dalej. Mieliśmy wizytę wczoraj naukowców z Uniwersytetu Śląskiego i zleciliśmy im próbę poszukania tych starych kultur, drożdży, które, bakterii, które być może uda nam się wykorzystać już wkrótce, no bo przed nami bardzo trudny okres. Tak? No z jednej strony wielka ulga, no bo czujemy podświadomie wszyscy, że ten lockdown powoli się kończy, że nas wypuszczą jak zwierzęta z zoo. Ale też z drugiej strony trzeba liczyć, że być może zamkną nas ponownie. No i to pytanie, jak my to wszystko przetrwamy po raz trzeci. Tego możemy już nie ustać. W związku z powyższym, no dobrze byłoby, gdyby jednak, czy to się komuś podoba, czy nie, to ze względu na odpowiedzialność w stosunku do innych jednak się chyba zaszczepić. Nie wiem, ja się zaszczepiłem, chociaż jestem ostatni, żeby takie rzeczy robić jakoś wielce, bo na grypę się nigdy nie szczepiłem. Ale to ta choroba jednak z jakichś powodów jest chyba niefajna, skoro cały świat ma z nią kłopoty, nie? No to w takim razie jakie wydarzenia kulturalne, czy jakieś może inne zaplanowaliście w najbliższym czasie? Oczywiście, jeżeli ta pandemia pozwoli. My chcielibyśmy, znaczy my mamy pewne plusy, które powodują, że nawet jeżeli się okaże, że pewne imprezy, masowe szczególnie, muszą być odbywane, będą się musiały odbywać w pewnym reżimie, to my platformy do tego możemy dostarczyć, dlatego że my jesteśmy zamkniętym obiektem. My możemy otworzyć bramkę licząc pojedynczych uczestników, doprowadzić do tego, że będzie ich tu tyle, ile
przepisy sobie życzą. Nie? Czego na przykład na rynku starego miasta się nie da zrobić, no bo trudno sobie wyobrazić, że blokujemy wszystkie ulice, więc wydaje mi się, że ten kalendarz imprez, który się i oczywiście z wielką rezerwą, bo każdy tu przychodzi, ustalamy, ale każdy mówi, ale wie pan, nie? No wiadomo, ale wie pan, ale wie pan. Ale to jest, możemy liczyć na jakieś wydarzenia. Plany są. Ale tak, oczywiście. Każdy mi tu przychodzi i mówi, wie pan, bo robiliśmy to. No właśnie, no. Bo robiliśmy. Ja sobie tutaj wynotowałam. Cieszyńska Jesień Piwna. Będzie. Oczywiście. Święto Trzech Braci. To jest miejska impreza. No to miejska impreza. Ale za rok. Ale za rok na pewno. I jak najbardziej będziemy się chcieli w to włączyć. Nawet myślę, że bardzo by mi zależało na kontakcie z mieszkańcami Śląska Cieszyńskiego mieszkającymi po drugiej stronie Olzy. To też, nie wiem, czy to są Polacy z Czesi, ale oni są mieszkańcami Śląska Cieszyńskiego. I w związku z powyższym miałem tu wizytę jednego z nich, wczoraj Jakuba, który współorganizuje z Jolą kino na granicy. I ja mówiłem, że mi na was bardzo zależy. Chciałbym, żebyście też uznali, że browar jest naszym browarem regionalnym. Nie ma nic innego tutaj. I zawsze był. Od 175 lat jest. I to jest chyba istotne. Oczywiście ja nie porównuję kultury picia w Czechach i tej, która jest u nas, bo to są inne kultury, ale to nie oznacza, że któraś jest lepsza, która jest gorsza. Oni mają większe tradycje, ale wydaje mi się, sami to zresztą przyznają, że tak jak polski rynek piw kraftowych wymagających rozwinął się w ostatnich 10 czy 12 latach, to jest fenomen na skalę europejską i naprawdę jesteśmy dobrze w tym. Podsumowując te wszystkie wydarzenia kulturalne, co w najbliższym czasie? W najbliższym czasie najważniejsza rzecz dla nas, czyli pełny rebranding Noszaka, który nas tutaj czeka. Myślę, że Państwo będziecie zadowoleni, ponieważ zmiana dotyczy nie tylko etykiety i tego wizerunku, ale też częściowo walorów smakowych. Trochę żeśmy Dominik, nie ja, tylko Dominik tam troszeczkę tam dokonał zmian. Piwo będzie nieco mocniejsze, będzie miał 5,5% i to, co o czym wiecie, to raz w roku będziemy go chmielić naszym własnym chmielem z Iskrzyczyna w gminie Dębowiec. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Iskrzyczyna. Ostatnio była relacja też na naszym portalu z tego wydarzenia. Tak. I jak tam chmiel się ma? Sprawdzaliście? Kochany jest. Rośnie już. Bardzo mu tu jest dobrze. Jest mu dobrze. Tak. To jeżeli chodzi o taką waszą ofertę, oczywiście wszystkie informacje będą pewnie na waszej stronie, na bieżąco też wrzucacie na fanpage'a browaru, tak? No browaru, komnaty mamy. No właśnie, bo proszę jeszcze powiedzieć, jak to od środka wygląda, co się tutaj od środka zmieni, bo wiem, że też będzie restauracja. Będzie restauracja, robi się. Bardzo bym chciał, żebyśmy ją mogli otworzyć za 2 tygodnie, ale niestety jest to niemożliwe, bo jak się okazuje, pandemia, lockdown zerwał bardzo wiele łańcuchów dostaw. I to, że ja będę miał 80% sprzętu, który jest mi niezbędny, to mi nie pozwoli na odpalenie tego. Także ja muszę czekać na niektóre rzeczy. Próbujemy przyspieszyć, ale nie mamy specjalnie na to wpływu. Pan wspominał też wielokrotnie o ofercie edukacyjnej. Co pan ma na myśli? Dla mnie historia jest ważna. Dla wszystkich powinna być historia ważna. Ale historia Śląska Cieszyńskiego jest niestety wiedzą tajemną. I ona jest wiedzą, którą dysponuje bardzo niewielka grupa ludzi. Czy chcecie przekazywać tutaj w browarze historię Śląska Cieszyńskiego? Chcemy ją opowiedzieć. Browar to... Dla mnie browar i Cieszyn to jest to samo. Bo ja to zrozumiałem już w pierwszego dnia, że to, co jest dobre dla Cieszyna, jest dobre dla nas. A to, co jest dobre dla nas, jest dobre dla Cieszyna. Dlatego bardzo, bardzo dziękuję szczególnie tym wszystkim restauratorom, którzy postanowili z nami współpracować. Bo nie wszystkimi się nam udało dogadać. Trochę oczywiście jest nam przykro, bo w ramach rebrandingu Noszaka wydamy pewnie z 1,5 miliona złotych i to spowoduje, że do miasta ściągną tłumy, które zamiast pić nasze piwo cieszyńskie, to będą pić piwo z miasta na południowej części Śląska, należącej do pewnej firmy afrykańskiej, więc no, to nie jest chyba okej, ale też być może są jakieś
związane ręce typu jakieś umowy. No, trudno mi w to wnikać, ale oczywiście dla mnie najbardziej prestiżowym miejscem jest miejsce wokół komina, czyli rynek Cieszyna to jest tak jakby drzwi wejściowe do mojego browaru. Czyli to nie będzie oferta edukacyjna związana, powiedzmy, z takimi etapami, jak powstaje piwo? Oj, też. Też. Też, oczywiście. Bo to jest także z chmielu, tak? O czym już też mówiliśmy przed nagraniem tej rozmowy. Niby koń wie, no wszyscy wiedzą, jak koń wygląda, nie? Mhm. Ale jednocześnie dzieci się uczą, że mleko jest od krowy. A jak się zapytasz, a skąd to mleko się bierze, no to ze sklepu, nie? Nie wymienię z jakiego sklepu, ale ze sklepu i po prostu trzeba to pokazywać. Wydaje mi się, że dla mnie, jako człowieka, który całe życie pracował w IT, w wysokich technologiach, bardzo fajnie można zrobić taki miks łączący starą technologię z nowoczesnym jej prezentowaniem. I między innymi oczywiście w tej chwili pracujemy z pewną firmą, żeby wykorzystać roboty przynajmniej na etapie tego ostatniego elementu produkcji, czyli tam konfekcjonowania. Bo to będzie fajne zderzenie po wyjściu z takim szlakiem starym, bo idzie, że tam nagle roboty wyciągają butelki, wkładają do kartonu, to jest mocno pouczające. I dla nas obecność w świecie wirtualnym, content, który jest pokazany w sposób bardzo zaawansowany, nie tylko technologicznie, ale też inny sposób myślenia, bo wszystko się zmienia, sami wiecie jak jest, nie? Że dzisiaj bez youtuberów nie da się lodów sprzedawać. No. I co ja mogę na to poradzić? Coś w tym jest. I ostatnie pytanie. Co łączy Janka Włachowicza z browarem zamkowym Cieszyn? Brat. Bo Wojtek u nas niedawno dołączył naszego zespołu, z czego się bardzo cieszę. A Janek? No co Janek? Janek 4 września zmierzy się w kolejnym ciężkim przeciwnikiem w Las Vegas. I oczywiście wszyscy trzymamy za niego kciuki. Będę się bardzo starał, żeby Janek mimo wszystko w jakiś sposób z nami współpracował. Rozmowy trwają, ale dla mnie to jest znamienne, bo to jest jakiś tam głos z nieba, że skoro on ma nieoficjalną nazwę, jak to mówią niektórzy, nickname Książę Cieszyński. No właśnie, bo ja do tego nawiązałam. To co ja mogę zrobić? No los tak chciał. Mogli go nazwać przecież Muchomorek, a nazywają go Książę Cieszyński, a piwo, które dla nas jest najważniejsze, które ma napędzać ten browar, nazywa się Noszak, czyli Przemysław I, Książę Cieszyński, Noszak, twórca potęgi tego księstwa. Warto, żebyście wszyscy Państwo o tym pamiętali. Dla mnie, tak jak mówię, no, musimy tutaj troszeczkę namieszać, bo jednak tęsknota za Brackim jest niewyobrażalna. Ja to się spotykam z tym na każdym kroku i ja po prostu już na to nie reaguję. No, to co ja mam zrobić? Jak ktoś się pyta, może to Brackie trzeba ratować? Ja mówię, oczywiście. Dzisiejsza wycena Grupy Żywiec to jest pewnie 4 miliardy. Przecież wystarczy iść kupić tą firmę i Brackie jest z powrotem. Więc jeżeli nas stać na taką zbiórkę, no to dlaczego nie? To w takim razie, czego ci życzyć? Czego życzyć? Mi nic, ale czego życzyć browarowi? No czego życzyć może miastu? Tak. Powrotu do tej przynajmniej chwały, która otaczała to miasto. Nie? Jeśli mówimy o jakiejś sferze marzeń, moich osobistych, to bym bardzo chciał, żeby tramwaj jeździł pomiędzy dworcem kolejowym w czeskim Cieszynie, a dworcem kolejowym w Cieszynie. I ten taki symboliczny sposób połączył infrastrukturę kolejową naszych państw sąsiedzkich. I to nadal jest możliwe, bo przecież dzisiaj nie potrzeba budować skomplikowanej infrastruktury, ponieważ replika tramwaju może być napędzana bateriami i działać tak samo jak hulajnoga. I to wcale nie kosztuje dużo pieniędzy. Myślę, że chyba większy problem to jest próba jakiegoś usankcjonowania tego w ramach istniejącego prawa. I no jest temat do rozmowy. Wydaje mi się, że gdyby ten tramwaj tutaj wrócił, to ja byłbym bardzo szczęśliwy. Oczywiście drugie moje marzenie to jest odbudowanie zamku. To już też słyszałam. I tego, to kiedy ten zamek? I tego nie odpuszczę. Nie wiem. To jest możliwe, bo
Cały mury, obrys murów i tak dalej istnieje. Więc jeżeli będzie wola i ktoś będzie przewodził tej inicjatywie, ja się tutaj ochotnika zgłaszam, to wydaje mi się, że to jest absolutnie możliwe, bo stare ryciny średniowieczne, które pokazują ten zamek szczególnie od strony Olzy, od strony naszych braci za Olzy, no to jest widok, który budzi wielki respekt. I tutaj Kraków... Widzę, że patrzysz faktycznie tak szeroko. To nie tylko jest ten browar, nie tylko się zafiksowałeś na punkcie browaru. Nie, to jest niemożliwe, bo ta produkcja, którą my mieliśmy lub możemy mieć, ona się może zmieścić w kurniku. Natomiast my tu mamy 1,5 hektara pod dachem, 4 hektary ziemi do zagospodarowania. To wszystko trzeba ogrzać, schłodzić i tak dalej. I nie da się na to zarobić z produkcji piwa. Po prostu się nie da. Ale mamy tysiące różnych pomysłów, jak to wszystko ogarnąć. I ja Wam życzę, żeby się te tysiące różnych pomysłów udało zrealizować. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Moim dziękuję Państwu. Gościem był Adam Lewa.